Wreszcie jakiś normalny rozmiar mamusia. Witamy się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Dzień dobry moje kochane dzieciaczki, robaczki. Witam się z wami w nowym filmiku. Cześć, cześć, cześć. Nie mam sticka i mam tylko telefon. Miałam nie nagrywać, ale wiecie co, jest tak fajnie, że pomyślałam, że połączę się z wami na chwileczkę na wieczornym spacerku. Już jest późno, zachód słonka. I mówię, no idę z baryłą jeszcze go wywietrzyć. Zobaczcie, jakie niebo. U nas się pogoda poprawia. Niestety, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale nie chcę upałów, bo jest idealnie, po prostu jest ekstra. Dzisiaj był taki ładny, ciepły dzień, aż za ciepło było. Chodź baryłeczko, jak wracałam z pracy, to mi już tak przygrzało. Teraz to już jest fajnie, nawet bluzę założyłam, bo nie wiem, ile będziemy chodzić, bo zobaczcie, baryła w formie. Przed chwilą wam filmik montowałam, o matko kochana, nie mogę się wysłowić. Jeszcze nie skończyłam, wrócę, to dokończę, bo wiecie, teraz z tymi filmikami kiepsko. A w ogóle to się tak zdziwiłam, bo wrzuciłam materiał i znowu wyszło 50 minut. Na pewno skrócę ten filmik, ale mówię, ja próbuję nagrywać wam króciutkie filmiki, żeby nie było tego nie wiadomo ile, bo nie macie czasu. Ja nie mam czasu montować, wy nie macie czasu oglądać, bo wiadomo, bo lato, bo się wychodzi na powietrze gdzieś do lasu, na działki i tak dalej. No a ja znowu po prostu, wiecie, tego materiału ponagrywane tyle i ciągle sobie obiecuję, że skrócę, ale nijak nie idzie. No i właśnie znowu wyszłam bez kamerki, no ale mówię, taka fajna pogoda, trawka pięknie pachnie, bo świeżo pokoszona, jak widzicie, jest cudowny zapach lata. Słoneczko nam już zachodzi, piękne kolorki się szykują, ale nie idę do pięknopiórej, bo mi serce pęka, jak tam patrzę na nią. Pójdziemy może jutro, pojutrze zobaczymy. Ja po prostu po tym, co widziałam wczoraj, to już mówię nie. Muszę trochę od tego odpocząć, bo zwariuję za dużo. Aha, kij popękał i teraz nie wiadomo, który wziąć. A jeszcze do tego samoloty latają, tak? Penetrujesz? No właśnie mnie rozpraszają, bo dziadygi tutaj fruwają. Jak ja mam się bawić, jak one tutaj mi nad głową latają? No to bierz ptaszka. Co ten ptaszek ci tu lata? Ptaszek leci, tak? Ptaszek. No? Nie daj mu latać, nie daj. Nie daj. O, jeszcze jeden, no kurczę, Barek. Ojejku, jajku. Co te ptaszki tu latają? Ale ja ci powiem, że trzeci Barek leci. Tam leci jeden, drugi. Tu trzeci. Jak tu funkcjonować? Jakiś nalot, co? Och, tu dziadygi jedne poszły won mi stąd. Nie wolno tu latać. Nie wolno. Co się na mnie patrzysz? Mamusia zwariowała. Mamusia szczeka twoim głosem. No właśnie tak stoję i słucham i się zastanawiam, czy to ja mam rozdwojenie jaźni, czy z tobą coś nie tak. A jeszcze motory, no po prostu ekstra. Jacyś, słuchajcie, jeżdżą tutaj po osiedlu na takich małych motorkach, wiecie, no tak nastolatki, chłopaczki takie i taki hałas czasami robią. Ale na szczęście robią to bardzo rzadko, więc dobra, niech sobie jeżdżą. No też niech coś mają z tej młodości, nie? Nie można tutaj biadolić nad nimi. Chociaż nie jest to miłe, ja nie lubię. No ale dobra, rozumiem, też byłam młoda. Chodź, Barek. Siupaj!
No chodź, idziemy już, idziemy. Chodź, 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 bo nie pójdziemy dalej. Miałam nagrywać krótkie filmy, a to już prawie 5 minut pogadamy. No to następne łączenie i będzie filmik gotowy. Chodź, chodź, chodź. Dobra, możemy iść, ale wkurzają mnie ci na niebie. No niech sobie latają na niebie, latają, tutaj jeżdżą na motorach, my spacerujemy, no wszyscy chcą funkcjonować. Nie, ja jestem najważniejszy. Nie będą mi tu latać. No co? Ojajku, jajku. Ojajku, jajko. A jeszcze ci powiem, że na trasie mamy barek wiewiórki, więc ja nie wiem, jak ty się wyrobisz z tym wszystkim. Ale ładny kolor nieba. Chodź, idziemy, chłopino moja. I takie to są te nasze spacerki, jak baryłka jest w formie. I ja też. Oczywiście już była fontanna, już były wróbeleczki kąpiące się, ale ciężko z tym nagrywaniem wróbelków będzie, bo one naprawdę uciekają, jak widzą, że ja staję przy oknie i filmuję. Dotarliśmy z baryłeczką nad staw. A tutaj takie słoneczko jeszcze. Patrzcie, patrzcie, pachołek jeden czeka z patyczkiem na mnie. No chodź, kochany, chodź. Ależ tu sympatycznie. Nie będę ci rzucała tego do wody. Zapomnij. Nie. Relaksujemy się. Za chwilkę będzie zachód słonka. No właściwie już jest. Widzicie to spojrzenie? Proszę cię chociaż raz. Przecież nie będziesz teraz wchodził do wody. Zastanowię się, jak mi rzucisz. Ejkuś, ojejkuś, ojejkuś, ojejkuś. Proszę, tutaj tak przy brzegu ci rzucę. O, mówiłam, że nie będziesz wchodził. On taki się zrobił teraz. Myślicie, nim wejdzie do wody, to się godzinę zastanawia, tak? Najpierw się trzeba napić. O, a tu czegoś brakuje. Damy radę? Damy radę. Jeszcze tak źle ze mną nie jest. I taki staw przed zachodem słonka. Cisza, spokój. No baryłko. A może ty mi sięgniesz ten patyczek? No widzicie to. Baryłek. A może sam podpłynie? Kombinacja. A nie, no jednak trzeba było przemyśleć, zastanowić się. No tak, wyjmie teraz badyla i będzie mnie maltretował, żeby mu znowu rzucać. Kochani moi, tak to wygląda nasz spacerek. Cześć, cześć, cześć raz jeszcze. Bardzo sympatycznie. Księżyc już na niebie. Nie wiem, czy dojrzycie. Kto dojrzy księżyc? Nie wiem, czy widać. A widzę, że widać. Sprawdzałam prognozę pogody. Ma być cały czas teraz ładnie, bez upałów, to znaczy idzie troszeczkę ocieplenia, ale jeszcze powinno być znośnie, tak jak dzisiaj. A dzisiaj było naprawdę ciepło, ale tak na pograniczu upału takiego, tego strasznego angielskiego, także spoko, daliśmy radę. No, nie będzie źle chyba. Następny tydzień bez deszczu i naprawdę w miarę tak słonecznie. Także miło popatrzeć, bo ostatnio co wam nagrywałam, to były takie paskudne chmurzyska, a teraz tak to wygląda. Już dzisiaj to chyba nic wam nie będę nagrywała, bo będzie ciemno. No i nie wiem, co tam będzie jeszcze w tym filmiku, bo ja teraz pracuję przez następne 3 dni cały dzień, od 10 do późnego popołudnia, ale coś tam na pewno nagramy. Także kochani moi, do zobaczenia w następnym łączeniu, czyli prawdopodobnie wyostrz się, prawdopodobnie jutro. Ktoś się mnie ostatnio pytał, czy są u nas gawrony. To jest chyba gawron, nie? Ja się za bardzo na ptakach takich nie znam. Już się miałam z wami nie łączyć, ale ponieważ
No tak, wiedziałam, że jak podejdę, to zniknie. Ale ponieważ mi się ptaszysko takie fajne pokazało, no to mówię, jeszcze się połączę. Są, bywają, ale nie ma ich dużo. Właśnie więcej jest takiego ptactwa tutaj u nas, przynajmniej tutaj, gdzie my mieszkamy, tego wodnego. A tak w ogródeczku to wiecie, wróbelki, lemelki, sroki, kosy, sikoreczki przylatują, dużo jest rudzików. No co? Widzicie? Kiedyś to mu tutaj rzucałam z tego wału, nie wiem ile razy, a teraz zastanawia. No fakt, że jest zmęczony, bo on już się wybiegał. No daj patyczek, Barek, idziemy dalej, chodź. On sobie sam ten patyczek znalazł i ten patyczek jest ciężki. No nie patrz się tak na mnie, ja ci go na pewno nie przyniosę. Chodź, idziemy. Jednak widzicie? Decyzja zapadła szybko. No chodź, ojajku, no co się potknąłeś? Chodź, idziemy, chodź. Nogi się plączą. Nie. Przytrafiło się. Na coś wszedł, czy co? Kochani moi, no i tak to wygląda od tej strony. Poczekajcie, pomalutku wam pokażę. O, cały staw skąpany w zachodzącym słonku. Tylko nie wiem, czy to się ostrzy. Mam wrażenie, że się nie ostrzy. Coś mu chyba tutaj nie pasuje. No nie wiem, zobaczę na komputerze, czy to jest ostre. Czy wam to w ogóle puszczę? Przed nami łabądki dwa. A i teraz mi się przypomniało, że ostatnio wam tu nagrywałam i Jimmy'ego spotkałam. I muszę wam powiedzieć, co on mi opowiadał. Ale wiecie co, to może jutro na porannej kawiczce się z wami połączę i wam powiem. Bo coś się boję, że to będzie nieostre. Tak mi się wydaje. Czy to ostrzy? Nie, no teraz chyba jest ostrość. Jakubek już rośnie wszędzie. No wiecie co, nie wiem. Dobra, już naprawdę się rozłączam. Idziesz? Chodź. No nie no, Barek jest nieostry. Chodź, Baryłko. Także jakbym się jutro z wami rano łączyła na kawiczce, takiej szybciutkiej, to dajcie znać, przypomnijcie mi, że miałam wam o Jimmy'm opowiedzieć. Co on mi takiego fajnego mówił? No, Baryła widzicie, jak z kijem chodzi. Trzeba pracować, trzeba swoje odrobić. Jeszcze się ogląda, czy ja się wlokę, czy stoję i gadam do was. I mamy poranny spacerek środowy. Nic wam nie nagrywałam nad stawem, bo się spieszę. No ale jak ja mogę się spieszyć, jak widzicie to. A całą drogę chodziłam i mu rzucałam patyczek. Znaczy jak chodziliśmy, to mu rzucałam patyczek. Chodź, Baryłko, idziemy. Nie, chodź, idziemy. Jeszcze wam tylko pokażę kwiatki, które się nie zmieniają. Wy mi pisaliście nazwę. Dobra, chodź, chodź, Baryłeczko, chodź, bo ja do pracy lecę, no widzicie. Jest piękno pióra, kochani, widziałam ją przed chwilą, spokojnie pływa. Chodź, chodź. Oczywiście patyczek, patyczuszek masz, tak? Pływa spokojnie pod stawie, białe też pływają, a będzie jest spokój póki co. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Że się bardzo ociepliło, nie ma słonka, ale jest dużo, dużo cieplej. No i nie wiem, przebija się słoneczko. Tam nie idę, bo tam się ktoś z namiotem rozłożył po lewej stronie. Nie widać namiotu, ale jest. Także kochani, do zobaczenia po pracy. Cześć widzowie, dzień dobry. Dzień dobry moje kochane dzieciaczki, robaczki. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Kochane moje. Słuchajcie, to są wszystko młode, te, które idą do mnie. Zaraz mi nogi odgryzą, poczekajcie, bo ja wzięłam troszeczkę ziarna dla pięknopióra i proszę, proszę, ja chciałam z Barkiem przejść. Puścicie nas? Chodź, Barek. Chodź, Baryłko, chodź. No chodź, nie bój się, chodź. Poczekajcie, poczekajcie. No przecież, kochane dzieciaczki.
Proszę, proszę, wydziabujcie, ja idę dalej. Wydziabujcie sobie strawki, a my lecimy. Cześć, dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam was. Co my dzisiaj mamy? Co my dzisiaj mamy? Mamy czwartek rano, jest wcześnie. Ja lecę z Baryłką na poranny spacerek i za chwilę uciekam do pracy. Jeszcze z mokrą głową, bo przed chwilą się kąpałam. Jest tak, jak było wieczorem. A nie, ja wam wieczorem wczoraj nie nagrywałam. Bardzo pochmurno. W ciągu dnia wczoraj było ciepło, fajnie. To się jeszcze, wiecie, ociepli, dlatego ja w swojej kurteczce. Jestem świeżo po kąpieli. No tak, to wam mówiłam. Ale wzięłam tym razem ziarno, bo mówię, jak będzie piękno pióra, to jej po prostu wysypię i polecę dalej. Wczoraj ją wieczorem widziałam. Jest cały czas na stawie, bo i z wątkarzami, jak rozmawiałam kolejny raz, to też mówili, że jest cały czas. W tej chwili jej nie widzę, więc gdzieś jest schowana. Może ją trafimy. W ogóle to taka nie mrzawka, jest taki takie dziwne, jest tak wilgotno, takie dziwne powietrze, że cały czas czuję, jak mi na buzie taki spray leci, wiecie. Miałam wczoraj po pracy usiąść i coś wam ponagrywać, ale wróciłam późno i byłam tak zmęczona, że po prostu nie miałam siły, wiecie, kochani, rozumiecie, jak to jest. Postaram się dzisiaj coś wam nagrać, bo dzisiaj kończę wcześniej, prawdopodobnie. Myślę, że koło 17 będę już w domu, po 17, także jeżeli nie rozpada się, bo nawet nie wiem, jaka ta prognoza pogody ma być, czy to się wypogodzi, czy się zrobi deszczowo zupełnie. Wiecie, że u nas to są te zmiany w ciągu 5 minut, albo i szybciej czasami. No i tak to wygląda. Póki co jest fajnie, przyjemnie, bo jest takie, wiecie, świeżutkie powietrze. To nie jest zimne powietrze. Ja po prostu sobie kurtkę założyłam, bo nie wiedziałam, jak jest, ale jest ciepło. I na pewno w ciągu dnia się jeszcze dużo, dużo ociepli bardziej. Wczoraj była straszna wilgotność, tak było duszno, wiecie. Naprawdę ciężko było wytrzymać. Bo to jest ta wilgotność bardziej męczy niż normalny upał. Mówiłam wam o tym. Także zobaczymy. Dobra, kochani, jeżeli nie trafię piękno piórej, to się połączę. Postaram się z wami połączyć po pracy, żeby skończyć ten filmik, bo właściwie to ja nie wiem, coś wam chyba już nagrywałam. Ale wiecie co, uwierzcie mi, że ja nie wiem, co w tym filmiku wcześniej widzieliście. Ciężko jest pociągnąć YouTube, jak ma się psa, z którym trzeba wychodzić, jak się pracuje, ogródek i inne zajęcia. Co prawda ja w ogródku to teraz nic nie robię, no ale muszę go podlać chociażby, tak? A podlewanie też trochę czasu zajmuje. Także naprawdę funkcjonuje ostatnio na wysokich obrotach, o czym wam już mówiłam. No ale co, no tak żyje większość z nas, prawda? No i jeszcze tutaj zerknijmy. Chodź, chodź, baryłeczko. Daj patyczek, rzucimy troszkę. Barunia? No już mu wcześniej rzucałam, jak się z wami, nim się połączyłam. No daj patyczek, daj. Daj patyczek. Daj patyczek, kochany mój. Moje kochane psisko. Bardzo chętnie biega. Wczoraj, jak z nim byłam wieczorem, no to nie wiem, ile razy mu rzucałam, no tak świrował, zdecydowanie, jak nie ma takiego słońca mocnego, o, przepraszam, jak nie ma słońca mocnego, to Barek dużo lepiej funkcjonuje. I jest przed nami, słuchajcie, Doris i właśnie łabędź ją gania. No kurczę, wiecie co? Muszę się odpiąć, bo aż mi się gorąco zrobiło, się zagrzałam. No normalnie nie wierzę. No, no mam ziarno, widzieliście, gęsią sypałam, ale nawet nie będę zaczynała akcji. Biedna. Ale z drugiej strony, czemu ona się tutaj tak kurczowo trzyma?
Jest ta rzeka, może jej tam coś na rzece nie pasuje, no ale przecież białe łabędzie też żyją na tej rzece. Rzeka jest długa, ogromna, więc każdy tam miejsce dla siebie znajdzie. No widocznie jej tutaj u nas pasuje. Biedna. Ale powiem wam na pocieszenie z kolei, że wczoraj wieczorem jak byłam, to ona była przy pomoście i tam sobie urzędowała, nie było żadnego problemu, nie ganiał ją biały. Biały sobie pływał z dziećmi swoimi. Ale wiecie co, on ją tak goni? No goni ją, no goni. Nie ma takiej agresji dzisiaj strasznej, ale pływa za nią. Straszne, okropne po prostu. O. On teraz skręcił w moją stronę, bo zobaczył, że ja tu stoję. No nie, idziemy. Chodź, Baryłko, idziemy. Nie wiem, czy to się skończy. Może jak młode odpłyną, to wiecie, to przejdzie ta sytuacja z taką agresją i z atakami na nią. No niestety. Barek, daj patyczek. No daj, rzucimy jeszcze raz. Tak. Widzicie? Chętnie gania. Chodź, Baryłeczko, chodź. Chodź, moje kochane. Cześć, cześć, ludzie. Fajnie jest. Nie jest mi gorąco. No dobra, dał jej spokój. No dobrze, no kochani, no trzeba przeżyć ten czas. No taka jest natura. Nie wiem, nawet... czy się ktoś... To znaczy, nie, no nikt się jeszcze nie odezwał w sprawie Doris, bo po prostu filmik... gdzie mówiłam o Doris, że chcecie partnera dla niej zdobyć, to jeszcze się nie okazał, dopiero dzisiaj będzie. Dobra, wyłączam się, bo ktoś idzie. Cześć, kocie, dzień dobry, co ty tutaj siedzisz? Ja myślałam, że ty śpisz. Zobaczcie, jakie święto, Boczek siedzi, a bakuleńki nie ma. Dzień dobry, mój kochany. Moi mili, kochani ludzie, witam was serdecznie, ale to bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ile malinek, po prostu chyba muszę wziąć miskę i zebrać, bo normalnie raj malinkowy i pokrzywowy. Ale wiecie, że ja pokrzyw nie wywalam, bo pokrzywy... są potrzebne, muszą być. Nie no. A cześć! Dzień dobry, widzowie. Właśnie się obudziłem. Cześć, ludzie. Dzień dobry, Baryłeczko. Patrzcie, co się dzieje. Ile malinek. Ja myślę, że to bardzo dobrze widać. Po prostu raj malinowy. No nie. Nie będę przy was tego wszystkiego obrywała, bo aż nie wypada. O, wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to jest pełno malinek. Ale wy widzicie najlepiej. Mhm, okej. Okay. A ta lilia, to jest po prostu cudo. Arletko, jak oglądasz, pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo ci się podobała. Ta poprzednia, która kwitła. Także poluj na te ciemne, bo są naprawdę przeurocze. Dobra, kochani. Idę usiąść i pokazać wam się, co tu się dzieje. Fontanna dycha. O. Kurczę, co, schowam kabel? Żeby go nie było widać, żeby nie straszył, no to muszę przestawiać to coś. To znaczy nie to coś, tylko panel. No i wiecie, no i z powrotem kabel jest na zewnątrz. Nie wiem, jak to opanować. Nie mam czasu się w tej chwili tym zająć kompletnie. No powinnam stać i trzymać. O, proszę. Macie jakieś pytania? Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie w Pitulowie. Dobra, koniec jaj. Zostawimy ten panel i idę sobie usiąść. Pokażę wam kwiatuszki.
bo nie widzieliście dzisiaj. Tu mam kawiczkę. Wróciłam z pracy i pomyślałam, że się do was odezwę, bo chyba... A, bo czuś, chyba wam obiecałam to dzisiaj rano, jak byłam z Barkiem na spacerze. Bo Czunio, Kutunio, może Bakuleńka jeszcze przyjdzie. Dobra, kochani, bo nie chcę przedłużać. Z ręką na sercu, nie mam pojęcia, co mieliście tutaj przed tym nagraniem na filmie, bo coś nagrywałam wczoraj, bardzo krótko, wczoraj chyba nic nie nagrywałam, przedwczoraj coś nagrywałam, dzisiaj rano coś nagrywałam, naprawdę nie wiem, bo mówiłam wam, że pracuję, po prostu mam więcej godzin w tym tygodniu, no i kiepsko z czasem. Kochani moi, przychodzę wam powiedzieć, pogadać chwileczkę, popitolić z naszego kochanego Pitulowa. Inteligentnie wam wytłumaczyłam. Moi drodzy, co tam u nas słychać? Pogoda się klaruje. Widzieliście, jak było dzisiaj rano pochmurno. Ja wam mówiłam, że jest ciepło, ale pochmurno i nie wiem, co nam dzień przyniesie. No ale dzień nam przyniósł ocieplenie, piękne słonko. Widzicie, jakie jest niebo? I ku mojej rozpaczy, no znaczy bez przesady, ale no nie jestem z tego zadowolona, idzie poprawa pogody i niestety w przyszłym tygodniu szykują nam się bardzo poważne upały, takie, których nie lubimy. No więc będziemy musieli to jakoś przeżyć, nie wiem ile to będzie trwało, ale aż boję się myśleć, naprawdę. Wiecie co, widzę, że margarytki zakwitły, ale nie mam siły wstać, pierwsze się już rozwinęły. Nie, już nie wstaję. Naprawdę tak mnie nogi bolą. Ja dzisiaj byłam od 10 rano w pracy. Oczywiście rano z Barkiem na spacerze. Cały dzień na nogach, więc pozwólcie, że sobie chwilę posiedzę, ponieważ za chwilę idę z Barkiem na spacer. Tak. Także idzie ocieplenie, piękna pogoda. Trzeba przeżyć lato. Wyście przeżyli swoje upały, to teraz my musimy przeżyć swoje upały. Moi drodzy, co ja wam chciałam jeszcze powiedzieć? W ogóle, czy ja coś mogę wam mądrego na tym filmiku powiedzieć? No to jest tak, jak widzicie, jak człowiek pracuje i ma YouTube i nie ma czasu. Aha, chciałam wam powiedzieć o Jimim. Ostatnio wam mówiłam, że go spotkałam nad stawem i się wyłączyłam, nawet go chyba nagrałam tak z daleka. Rozmawiałam z nim przez chwilę i mnie bardzo rozbawił, znaczy rozbawił, no tak wiecie, wysłuchałam go dokładnie, pogadałam z nim, przedstawiłam mój punkt widzenia, no bo się okazało, bo mówiłam wam, że Jimmy to jest mój stary znajomy, taki poznałam go, znaczy ja już go dawno znałam, ale tak się zbliżyliśmy do siebie w rozmowach, kiedy odszedł mój syn i w tym samym czasie odeszła jego żona, czyli w 2014 roku. Spotykaliśmy się bardzo często na cmentarzu, bo on przychodził do żony. Ja też bardzo często zaglądałam na cmentarz. Zresztą cały czas na ten cmentarz zaglądam, tylko nie zawsze wam to nagrywam przecież. No i bardzo często się z nim na spacerach spotykałam nad stawem, właśnie na tym cmentarzu. No wiemy, że jesteś, wiemy. Kochany mój. No i takie różne rozmowy były. No ale teraz jak go spotkałam ostatnim razem, to mnie zaskoczył, ponieważ zeszło na takie rozmowy życiowe, na samotność, na rodzinę i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że mieszka sam. No i przykrzyć mu się zaczyna coraz bardziej. No i się zaczął rozglądać za jakąś babeczką. 82 lata. W bardzo dobrej formie, spaceruje cały czas, samodzielny, wszystko sam robi. Psychicznie też wszystko ok z nim. No i mówi, wiesz co, no miałem takie dwie, które były potencjalnymi kandydatkami, ale mówi, jedna to nie w moim typie, kompletnie nie podobała mi się, a druga to po prostu ode mnie tyle wymagała, że jak ja sobie pomyślałem, jakby to moje życie miało się zmienić i co ja bym musiał robić, to wiesz co, ja wolę jednak zostać samotny, bo mnie się tak dużo bardziej podoba. Mam święty spokój, nikt mi nie zawraca głowy, tyłka i tak dalej. Nikt mi nie zrzędzi. No i zaczął się cały wywód. Naśmialiśmy się, nachachaliśmy. Stwierdziliśmy, że samotność wcale nie jest taka zła na pewnym etapie życia, po pewnych przejściach. I ja myślę, że wy też, wielu z was się zgodzi z tym, w
tym temacie z nami, prawda? Dajcie znać, co uważacie, bo samotność jest bardzo trudna, bardzo ciężka, bardzo bolesna. Ale jak człowiek ma dużo przejść, dużo jakichś traum, stresów za sobą i niepowodzeń, to w pewnym momencie po prostu pragnie tylko jednego, świętego spokoju, prawda? I właśnie z Jimmym doszliśmy do takiego wniosku, że nie można na siłę szukać partnera, bo jeżeli samo życie nie przyniesie nam kogoś kochanego, to nie ma co, bo można sobie tylko pogorszyć sytuację. No i pogadaliśmy, było bardzo sympatycznie, wyściskaliśmy się, po prostu naprawdę jest kochany. I wiecie, muszę wam też, to znaczy, co ja wam właściwie chcę powiedzieć, tak najogólniej, żeby się nie rozwodzić tutaj za bardzo. Wydawało mi się, jak zaczęłam pracę w pubie, pracę barmanki, że jestem za stara do tego, do wykonywania takiej pracy, że się nie nadaje, że to sami młodzi mogą być barmanami. No i szefowa mi powiedziała, że nie, że absolutnie, że się nadaje jak najbardziej. Aga, spróbuj, Agnes, spróbuj. No ja mówię, no dobra, no zobaczę. I wiecie, co się okazuje? Że przychodzi bardzo dużo starszych osób, wręcz seniorów. I oni ze mną zaczynają właśnie o swoim życiu rozmawiać. Bardzo często są to osoby samotne, które po prostu spędzają te popołudnia w pubie, czy wieczory, czy nawet przed południa, bo przychodzą już o 12 w południe. I po prostu powtarzają to samo co Jimmy, że są sami, że wolą być sami. Zaczynają o swoim życiu opowiadać. No i tak sobie, wiecie, gadamy razem. I się okazuje, że nie zawsze właśnie młoda osoba za barem, tak się mówi, że barman to spowiednik, ale się okazuje, że jednak podoba im się to, że ja jestem w tym wieku. Ja nawet, wiecie co, takie miałam obiekcje, że, bo ja czasami muszę spojrzeć w menu, bo nie pamiętam, tam ludzie się zaczynają o coś pytać, to zakładam okulary, bo lepiej widzę wtedy. No i tak mi głupio było, że w tych okularach mówię, kurczę, barmanka w okularach, jak to wygląda? A wiecie, co się okazuje, że bardzo często klienci ode mnie pożyczają okulary, bo sami nie widzą i się strasznie cieszą z tego, że mam okulary. Także takie śmieszne, znaczy śmieszne życiowe historie, nie że śmieszne, ale i śmieszne, i życiowe historie wychodzą i tak to po prostu się toczy wszystko. No i jakoś tak, nie wiem ile jeszcze w tym barze popracuję, bo naprawdę bardzo mi to odpowiada ze względu na barka, bo nawet czasami się zdarza taka sytuacja, że ja po prostu jak właśnie idę na więcej godzin, na cały dzień, to po prostu w trakcie przyjeżdżam do barka, żeby go wysiusiać, wiecie, podrapać i tak dalej. Bo nie mam daleko do pracy, także mogę przyjechać. No i zobaczymy, obawiam się, że kurczę, no nie wiem, nie ma co się stresować, bo wiecie, przyjdzie jesień, to będzie martwy sezon, potem na święta się ruszy, a potem styczeń, luty. Nie wiem, ile szefowa będzie chciała mnie tam trzymać. Zobaczymy. Nie ma się co na zaś martwić, jak to się mówi, prawda? Opublikowałam wam dzisiaj filmik o wróbelkach, elemelkach w fontannie. Może mi się któregoś dnia uda nagrać jakoś tak, wiecie, wyraźniej to wszystko, jak będzie taka większa fontanna, jak będą się kąpać, bo naprawdę to był taki spontan, jak wam nagrywałam. A one jak wyczaiły, że ja stoję z kamerką przy oknie, to tak niechętnie uciekały. Więc może mi się uda jeszcze nagrać jakoś to fajniej. A tak ogólnie coś wam też chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, chciałam powiedzieć, że komentarze w ogóle leżą odłogiem. Będę sukcesywnie oczywiście czytała, ale nawet nie miałam kiedy. Dzisiaj to nawet na chwilę nie zajrzałam do komentarzy. Wczoraj chyba tylko na moment, także niestety przepraszam was bardzo, ale jak mi się trochę rozluźni z godzinami pracy, to wtedy będę nadrabiała. Live planuję na niedzielę na rano, chyba że coś mi wypadnie, no to wtedy wiadomo, że nie będzie, ale nie mówię jaka godzina, rano, koło 9-10 mojego czasu, może o 8, zależy jak ja się tam zwlokę, no chyba że coś mi wypadnie, to wtedy tego live'u nie będzie, live'a nie będzie. Także moi drodzy, no przepraszam was za ten taki wariacki okres w tej chwili, ale po prostu jest jak jest. Także tak, co do Doris, to nie wiem jeszcze co pisaliście, bo dopiero film się dzisiaj opublikował.
Także nawet nie zajrzałam jeszcze do komentarzy, nie wiem co i jak. Ten filmik Wam się postaram zmontować na piątek albo na sobotę rano, więc nie wiem, czy macie dzisiaj sobotę, czy macie piątek, czy sobotę. Postaram się dzisiaj zmontować, ale czyli w czwartek, żebyście mieli na piątek, a jak nie, to będzie na sobotę dopiero. No dobra, damy radę jakoś, wybaczycie mi ten czas taki. Ale wiecie co, z drugiej strony to i dobrze, że mam tych zajęć tyle, bo myślę, że przebrnę przez to wszystko, potem wróci energia, ruszę z pitulowem, przecież tu już trawa do koszenia, wszystko trzeba robić, a rośnie, no niedługo to naprawdę będę tu z maczetą chodzić, ale nic to, damy radę, topinambur rośnie, kwiatki kwitną. Tak to wygląda, a Baruś ma piłeczkę i czeka, bo idziemy zaraz na spacerek, także No właśnie, moi kochani, tak, Barek się dobrze czuje, pilnuje, dbam o niego, no co, nie możesz piłeczki złapać? No bo mi tak rzucasz, co ty myślisz, że co ja jestem? No, także dajemy radę, Jan też zapracowany, dlatego się w ogóle nie pokazuje, kochani moi, przewali się wszystko, to może jakoś te filmiki unormują, a na razie staram się do Was odzywać, żeby Was nie zostawiać na lodzie, zobaczymy co tam się dalej wydarzy, a i tak jest fajnie. Ja wiem, że jest ogródek zaniedbany, ale jest taki przytulny, agulinkowy. U mnie to nigdy idealnego porządku nie będzie, bo po prostu ja jestem takim jednym wielkim chaosem. No ale wiecie, trzeba troszkę zadbać, czasami coś zrobić. Damy radę, nie ma się co przejmować. Inne sprawy są w tej chwili na głowie. Ale kwiatuszki się pięknie odwdzięczają swoją przecudną urodą, kwitną cały czas. Są przepiękne. Dobra, kochani moi, to ja tak pogadałam. Dopiję sobie teraz kawiczkę, podleję ogródek, bo muszę podlewać codziennie. Jeszcze przed domem mamy kwiatki, więc wiecie, w domu trzeba kwiatki podlewać. No cały czas jest co robić. Także kochani moi, żegnam się z Wami, bo już 15 minut gadam. Trzymajcie się moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia prawdopodobnie na live, no a jak nie, no to będzie filmik następny. Trzymajcie się, ściskam Was bardzo, ale to bardzo mocno, mocno. Jestem bardzo ciekawa, co tam jeszcze o Doris mi napiszecie. Dzisiaj ją widziałam, a to Wam chyba nagrywałam rano. Tak, była Doris, czy Wam nie nagrywałam? Nagrywałam, bo ją łabędź ganiał. Także wiecie, no jest ciężki okres dla niej. Ja mam nadzieję, że jak te małe łabędzie odfruną, znikną ze stawu, to uspokoi się wszystko. No ale to jeszcze potrwa. Dobra, żegnam Was już teraz na serio. Trzymajcie się, bardzo Was mocno ściskam i do zobaczenia. Pa, pa!